dzisiaj my morning routine. W nowym mieszkaniu, w nowym roku, nowa ja. Jak mam być całkowicie szczery, to tak kompletnie nie wygląda mój poranek. Wiecie, trzeba było trochę podkoloryzować, tak? Musiałem chociaż poudawać, że jestem normalny, a tak naprawdę jestem brudatem. Od rana zawsze napierają mi budziki. I generalnie to się nie kąpię przed treningiem. Serio, no jestem szczery, tak? Kąpię się wieczorem, nie kąpię się przed treningiem, mam to w dupie. Mam to w dupie, ale warto było pokazać, że się kąpię. Jakby ktoś zobaczył pierwsze 15 sekund tego filmu, to przynajmniej będzie myślał, że jestem czysty, tak? Kąpię się wieczorem, no! A kremy? Jak z kremami? Tak nakładasz codziennie, czy też do filmu? Nie, kremy nakładam codziennie, mam tak suchą skórę. Akurat kremy, których teraz używam, to są takie normalne kremy raczej. Na zastępstwo, ponieważ przeprowadziliśmy się dopiero co, jeszcze nie mam swoich. Jak widać, wszystko mam do siebie z rana pasujące, czyli bardzo pasujące kapki, do bardzo pasujących t-shirtu, do bardzo pasujących leggingsów, ale mam w to w dupie, bo jak trenuję, to trenuję, a nie idę na pokaz mody. Codziennie z rana czeka na mnie Kuba. Żartuję, myślisz, że on czeka, on staje o 17. Powiedziałem mu, żebym wstał dzisiaj rano i będziemy udawali, że robi ze mną kawę. Nie robi tej kawy. Wiecie, kiedy on robi kawę? W swoim w swoim my morning routine, które zaczyna o godzinie 17, jak się w końcu podniesie z łóżka. U mnie jest my evening routine. Ale dzisiaj bardzo przykładnie wstał, więc sobie zrobimy kawusię. Tutaj zawsze codziennie wychodzę przed drzwi i zostaje kartony. Bo dalej nie skończyliśmy przeprowadzki. Codziennie rano przyjeżdża do mnie kucharz, który mi przywozi żarcie, ale to nie dlatego, że ja jestem leniwy, że sam sobie nie gotujesz. To leniwy to swoją drogą, bo nie mam umiejętności, tak? Ale to nie tak, że ja jestem, że mi się w dupie poprzewracało i sobie cateringu nie mogę wziąć, tylko ja mam uczulenie na większość rzeczy. Więc dla przykładu dzisiaj, o proszę. A, to jest kurczak. Czemu to wygląda jak cytryna? Kurczak z ryżem, z burakami, obiad, a na śniadanie budyń. Podwieczorek w postaci kulki ryżowej, shake'a po treningu, iskra. Moim jedynym zadaniem jest wsadzenie tego do lodówki. To robię kawę. No. Jak często robisz tą kawę? Ile razy w tygodniu pijesz kawę? Codziennie, tak? Codziennie rano, albo o 17 jak wstanę. Na rozbudzenie, tak, świeżo mielona kawa. To jest najgorszy my morning routine, jakie ktokolwiek kiedykolwiek zrobi. Czuję nutkę maliny, a budyń jest kaszy jaglanej. Brązowy. Ja w ogóle mam dietę, którą mi rozpisał mój dietetyk i go kocham. Ja mam nadzieję, że twój dietetyk nie pomylił tego budyniu z... Słyszałeś? Tak. I zrozumiałeś coś z tego? W sumie to, coś teraz się dzieje, się zgadza, bo zazwyczaj właśnie jem na jednym kolanie. Ty nie siedzisz? Nie, ja klęczę właśnie. Moi ukochani współlokatorzy już stali. No gdzie uciekasz? Chodź, współlokator! No i jeszcze przed wyjściem na sam trening, ważna sprawa, suplementy. Zazwyczaj przed treningiem używam kreatyny, kreatyna bardzo ważna sprawa. I po treningu BCA, więc wezmę, przygotuję sobie, żeby już wziąć na trening. Ja nie jestem z tych ludzi, którzy idealnie wszystko robią w shakerach i zakłamują rzeczywistość. Ja po prostu przygotowuję sobie kreatynę w szklance. Hop, hop. Tadam. Trochę się rozsypało. Kuba, widziałeś tam za ten? Za... Widzisz? Tam. Gdzie? Tam. Wiecie, czemu Marcin codziennie rano bierze kreatynę? Żeby być kreatywny. Mieszamy. Ta-da. Marcin, jest kawa. W takim razie możemy napić się kawy. Łyk kawusi i możemy lecieć na trening. No, w sumie to jest my morning routine, czyli muszę się spóźnić na trening, tak? No tak. Jeśli zawsze się spóźniam, to jeśli bym się akurat dzisiaj nie spóźnił, to po prostu dalej bym próbował oszukać ludzi i siebie. A ja jestem prawdziwym, uczciwym i szczerym twórcą. Ja się po prostu spóźniam. Spóźniam. Ale gorąco. Tak wygląda mój poranek do wyjścia z domu. Teraz to już naprawdę musimy się pośpieszyć, Filip, bo jestem naprawdę. Halo? Czy się spóźnię? Ja właśnie wyjeżdżam, mam 15 minut drogi, więc jak będę 5 po. A ty? No to 10 po. No dobra, no. Dobra, pa. Wow! To jest dopiero powód szczęścia z rana. To jest rutyna. To jest dopiero. Jezu, to ja mogę jeszcze iść.
się wysrać 3 razy i wypić 4 kawy. Co jeszcze? Co się robi w My Morning Routine? Moje My Morning Routine... Ja jestem szczery, nie, tak? Twoje Morning Routine to robienie syfu wokół siebie, to jest moje Morning Routine. Ten jaki ofensywny. Ała! Kamienica, w której mieszkamy, zewnątrz wygląda tak o raczej. Ale to dlatego, że ona teraz jest w procesie różnych jeszcze zabiegów, zmian. No w każdym razie udało mi się odebrać moje auto w końcu. Zaraz zobaczycie. Odebrałem je wczoraj. A w ogóle jak Wafel wszedł po raz pierwszy do tej windy, to się zesrał potwornie. Się zorientował, że winda to tak naprawdę pudełko, które cię spuszcza na linię w dół. Jak zobaczył, że coś takiego się dzieje i że pan mu znika nagle między piętrami, no to... Nie no, Wafel był przerażony. Patrz Filip, przesniesz się? Tak, ojejku. Ale jak nowa. No. Wiecie, jaki jest największy problem, jeśli ktoś wam naprawia auto przez pół roku? Taki, że jak później do niego wsiadacie, to się okazuje, że macie płyn do spryskiwaczy letni i wam szyba zamarza. To pod prąd, panie! Co pan robisz? Codziennie rano tu, Unique Fight Club. 16 minut, będziemy 17 po, czyli wciąż źle. No to widzimy się w klubie. Rozjebane jak na porodówce, ej! Ej, dojechaliśmy właśnie do Unika. No i co, kochany? No, jednak ja czekałem ja tam. Tak, ja tam czekałem, za rogiem. Codziennie po wyjściu do klubu zamawiam sobie espresso albo podwójne espresso, w zależności od tego, jak bardzo jestem zmęczony. Rafał mi zamawia kawę od razu po wejściu. Tak to powinno wyglądać. Zamówiłeś mi kawę. Zamówiłem ci kawę, no, tak. No i dobrze. Jest godzina 11.23, o 11.30 dopiero zaczynam trening, więc spotkałem się ze swoim dietetykiem, ukochanym Rafałem Wargockim. Marcin jak zwykle się spóźnił. To Rafał miał bardzo duży wpływ. Nie, dieta to jest kluczowy element. Mniej więcej 70-80% tego, co pozyskujemy, to właśnie jest dieta i nasze osiągi jesteśmy w stanie zwiększyć takim elementem właśnie, jakim jest odżywianie. Ciężko jest trzymać dietę w 100%, tak? Nikt nie jest w stanie tego trzymać. Ja zawsze powtarzam o zasadzie 80-20. 80% wartości energetycznej z twojej diety mają pokrywać produkty z niskim stopniem przetworzenia, a 20% może zostać dlatego sobie na te grzeszki. Dlatego Rafał czasem mi przepisuje w diecie burgery albo kinderki. Dieta to bardzo ważna kwestia. Można też dołożyć do tego właśnie suplementację, która wzniesie też na wyższy poziom. Zdecydowanie. Tutaj suplementy ergogeniczne, czyli te poprawiające wydolność fizyczną, które zastosowaliśmy wraz z Marcinem, czyli beta-alanina, kreatyna, pozwalają uzyskać na treningu i dać siebie wszystko, tak? No tutaj właśnie między innymi ostatnio mówiłem, jak nawiązałem współpracę z Biotekiem, że ta kreatyna, którą ty mi poleciłeś, to jest teraz kreatyna, którą reklamuję, więc rzeczywiście mam też zaufanie ja do tych suplementów. No i wiem, że one działają. No właśnie ja przychodzę na trening, byłem dzisiaj umówiony na 11.30, jak zawsze trener spóźniony, zajmuje się jeszcze innymi rzeczami, ale do tego też już się przyzwyczaiłem, tak? No ja jestem zawsze na czas, a trener jednak ma jakiś problem z tą systematycznością, żeby zdarzyć. Częściej chciałbym, żeby były nagrywki, bo jesteś punktualny. Tak to zawsze mieszka bliżej, a spóźniasz się. Chciałbym, żeby Marcin wykonał ćwiczenie. Marcin, pokaż jak wygląda mostek. Mostek? Ale ja wierzę. To... Ręce do tyłu i wypnij biodra, ręce po no, Marcin. No. I wypnij biodra do góry mocno. No. O, postaw głowę. Teraz pracujemy. I co? O, i teraz będziesz przez górę. No. No, o, i zaimponował mi w tym momencie, zrobił to. Nie jest tak źle. Mogę, posłodzę. No i kupa, znowu to samo, znowu! Jesteśmy po treningu. Ostatnio nam właśnie minęła rocznica z trenerem. Od roku ćwiczymy razem. No i to był taki dosyć skomplikowany rok, no, bo kwestia motywacji to jest bardzo ważna sprawa, więc jeśli wy macie ochotę zacząć uprawiać sport, to pamiętajcie, że motywacja to jest najważniejsza rzecz. Ja na przykład jak miałem motywację, gotowałem się do pierwszej walki, to było idealnie, nie? Tak. A później przerwa. Najważniejsze w tym, jak chcecie zacząć uprawiać sport, jest to, żeby zacząć sobie, zbudować sobie nowy schemat działania. Wiecie, że co 2 dni, codziennie lub co 3 dni robicie jakąś konkretną aktywność i nie zostawiacie tego na następny dzień, bo zostawicie raz, drugi, trzeci i później będzie tak jak w moim przypadku. To już kwestia jest takiej systematyki treningu, tak? Czyli musicie też przychodzić, to co mówił Marcin, przychodzić systematycznie na zajęcia, ale druga sprawa jest taka, przedstawcie sobie korzyści, jakie będą płynąć z uprawiania sportu, bo to jest mega dużo korzyści takich prozdrowotnych. Też kwestia zmiany sylwetki, poprawy sylwetki. Możecie też zobaczyć u Marcina
się nie wyglądał do pierwszej walki, kiedy trenował. A jak wygląda teraz? A jak wygląda teraz? Ale też jak wyglądał wcześniej, no tak? No. Więc to jest dużo, więc są osoby, które będą przychodzić na matę po to, żeby walczyć na zawodach. Będą przychodzić osoby takie, które będą chciały poprawić po prostu swoją kondycję, wydolność, a ewentualnie, nie wiem, lubią ten sport i po prostu chcą uczestniczyć w treningach, żeby też być bliżej tego sportu. Nie każdy musi być zawodnikiem, nie każdy musi być fighterem i startować na galach. Dobra, to ja idę się zajmować dalej swoim życiem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wiecie, co jest najważniejsze w wchodzeniu do klubu sportowego, w tym przypadku klubu sportów walki? To, że przynależycie do jakiejś społeczności. Jesteście częścią tej społeczności i czujecie się jak część tej społeczności i wiecie, że widzicie codziennie te same mordy. Ja wam powiem tak, wiecie, czego mi brakowało najbardziej, odkąd skończyłem naukę w szkole? Tego, że przychodzę, widzę codziennie te samych ludzi, niektórych lubię bardziej, niektórych lubię mniej, niektórych nie lubię w ogóle, ale widzę ich i jest jakaś rutyna w tym wszystkim. I tego często ludziom brakuje, tego mi brakowało i teraz zajebiste jest to, że po prostu mogę codziennie przyjść, codziennie posprzeczać się z tą samą osobą o tą samą kawę i będzie zajebiście. Marcin Dubiel, mówca motywacyjny. No dobra, to by było na tyle. Wróciłem do domu, wykąpałem się. Jak to w sumie codziennie po treningu można zaczynać dzień. Tak w sumie wygląda każdy mój poranek. Trochę nudne, ja wiem. To znaczy, że moje życie jest nudne? Nie no, u mnie się dzieje 3000 razy więcej niż u kogokolwiek. No ale poranki mam nudne, tak? W dzisiejszym filmie to by było na tyle, moi drodzy. Jeśli wy również macie ochotę zmienić swój styl życia i wprowadzić suplementację na wyższy poziom, to ja oczywiście polecam do tego jak najbardziej produkty Biotek USA. Ja ze swojej strony polecam poleganie na dobrze przebadanych i silnych suplementach właśnie tej firmy. Także możecie sobie sprawdzić link w opisie. To jest firma, której jestem od niedawna ambasadorem i bardzo się cieszę, że mogłem z nimi nawiązać tę współpracę. Widzimy się już w następnym odcinku, pewnie za tydzień. Szykują się zmiany, szykują się duże zmiany, ale na razie wam więcej nie mówię. Będę publikował sobie jakieś takie pojedyncze odcinki, a później ruszymy z pierdolnięciem. Mówię wam. Do zobaczenia.